Siemanko wam wszystkim, z tej strony mówi Ninja dla PokerStrategy.com. Witam was w naszej, to znaczy w mojej osobistej nowej serii, gdzie będę się przyglądał grze naszych trenerów. I w pierwszym odcinku, jak widzicie, chociażby po HUD-zie i po screen name, jest ze mną Rusher. Przywita się. Cześć, siema wszystkim, z tej strony Rusher, tak jak mówił Ninja. Co tutaj dużo dodać? Powiedz może coś o tym, co tutaj robiłeś na tej sesji i czego się spodziewać może tak pokrótce. Czego się spodziewać? No cóż, gram tutaj short-handed, czyli tak można powiedzieć nie do końca to, z czego jestem tam znany na forum w jakikolwiek sposób. No, ale sam mówiłeś, że coraz częściej teraz grasz short-handed ostatnio i się starasz jakby chociażby przerzucić na tą odmianę? Tak, można powiedzieć, że staram się przerzucić, jeśli chodzi o własną grę, na tą odmianę, ponieważ no, bliższa jest, że tak dosłownie powiem, z mojemu sercu. No nie? Po prostu na ringach jednak trzeba trochę ten zasięg ściśniać siłą rzeczy. Nie można popaść w paranoję, a tutaj można go rozszerzać w taki sposób, jaki ja lubię, no i nic mnie, powiedzmy, nie trzyma, tak? To jest w sumie dobre, i więc dzisiaj mamy okazję zrobić nawet dwie dobre rzeczy za jednym razem. Po pierwsze, będziemy analizowali twoją grę i na pewno będę cię nurtował pytaniami, a po drugie, zobaczymy od razu jakieś tam różnice pomiędzy przejściem z ringów na grę Six Max. I by już nie przedłużać dłużej, kliknijmy play i zobaczmy, co się będzie działo tutaj na tych stolikach. No tutaj widziałeś, tam chwilkę grałem już na niektórych stołach, czekałem, żeby się wszystkie odpaliły, tam udało się jakiegoś staka wygrać. Jeśli dobrze pamiętam, od tego gracza tutaj Alex Rox, zestakowałem go, ale już nawet nie pamiętam z czym. Wiem, że jakiegoś dosłownie naca z flopa trafiłem, a on po prostu wrzucił tam staka, tak insta i tak to się skończyło. Aha, jeszcze sizing 3-betu, bo tutaj jakby się jakieś pytania pojawiły. Ja po prostu 3-betuję zawsze tyle samo. 2,75 staram się robić w momencie, kiedy ktoś tam otworzył. Nieważne, czy jestem na Tak, duży, okej, czy właśnie to bezpośrednio. by było pierwsze pytanie. Widać od razu, że Xenox, czy on, jak on tam ma, pokazał nam karty. Tak. Więc bardzo dobry przyjaciel na tym stole to pewnie będzie, jeżeli rozdaje informacje za darmo. No i jakby przejść może trochę po tych graczach, to widać, że wszystkie niepełne staki to są raczej fisze albo semi-fisze, które są mega agresywni. Między innym ten Alex Roxo po prawej na górze wydaje się takim graczem. Co jeszcze? No Xenox po prawej na dole. Tam w sumie cały prawy dolny stolik prócz Gato Acertado wygląda fiszowaty. A po lewej na górze Alex Ness na pewno fiszem. Chris Vautour na pewno fiszem. Forsal Nit jakiś, ale też fisz. Więc jest sporo rybek. Ok, po prawej na dole. Widać, że jesteś fanem animacji. Tak, to mi zostało po prostu. Forbet AK, czy to jest dla ciebie standard na tych stolikach i kiedy akurat, może się stakujesz z AK i kiedy nie? Akurat tutaj przysłoniło tego gracza. Pozwolę sobie na chwilkę zatrzymać, bo tu nawet nie chodzi o tą sytuację tą, że konkretną, tylko po prostu o gracza. A no jak widzisz, tutaj na gracza praktycznie statystyk nie miałem, tak? Bo to jest tylko 12 handów. Ale zauważyłem, nie wiem jak dobre jest to w long runie, ale zauważyłem po prostu niesamowitą tendencję tutaj w Blind War, że jednak bardzo często dostaję 3-bety, nawet 4-bety od graczy, którzy po prostu mają jakiś taki nawyk robienia tego w Blind War. Normalnie poza Blind War bym aż tak bardzo nie chciał na gościa, o którym nic nie wiem, powiedzmy 4-betować czy wrzucać nawet.